Cześć, legioniści! Mamy ekscytujące wiadomości o Legii Warszawa i jej przygotowaniach do nadchodzącego sezonu. Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły i być na bieżąco z transferami i nowościami, oglądaj dalej i nie zapomnij zasubskrybować kanału. W poprzednim sezonie Legia miała na celowniku mistrzostwo, ale skończyła z brązowym medalem. Teraz klub ze stolicy jest zdeterminowany, aby odzyskać tytuł. A do tego potrzebne są wzmocnienia. Według najnowszych informacji z strony nazwaiki.pl, dwa wielkie nazwiska są na celowniku Legii. Negocjacje wyglądają obiecująco, a ci zawodnicy idealnie wpisują się w oczekiwania trenera Goncalo Feio. Jego zespół jest znany z gry na wysokiej intensywności, a obaj zawodnicy wyróżniają się dynamiką i szybkością. Pierwszy na liście jest Arkadiusz Rike, który od 6 lat gra we Włoszech, głównie w Serie A. Rike ma ogromne doświadczenie, grał również w reprezentacji Polski i spędził ostatnie 3 lata w Spezi. Mimo że ma jeszcze rok kontraktu, czy Legia zainwestuje w tego utalentowanego lewego obrońcę? Drugie mocne nazwisko to Kacper Chodyna, który błyszczał w Zagłębiu Lubin w ostatnim sezonie. Jako prawy obrońca, strzelił 7 goli i zaliczył 10 asyst, pokazując świetną współpracę z napastnikiem Dawidem Kurminowskim. Chodyna ma również kontrakt na kolejny rok, a na swoim koncie imponującą liczbę 123 meczów w Ekstraklasie i 20 goli. Przygotowania do nowego sezonu są już w toku. Zawodnicy Legii będą na urlopie do 16 czerwca, a następnego dnia wracają do treningów. Pierwszy sparing zaplanowany jest na 21 czerwca w klubowych obiektach. Ponadto trener Goncalo Feio zabierze zespół na obóz przygotowawczy do Austrii, który odbędzie się od 22 czerwca do 1 lipca, gdzie rozegrają 5 sparingów. Po powrocie i przed rozpoczęciem mistrzostw odbędą się jeszcze 2 mecze przygotowawcze. Podobał Ci się ten film? Chcesz wiedzieć więcej o transferach i przygotowaniach Legii Warszawa? Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych szczegółów. Co sądzisz o tych możliwych transferach? Czy Arkadiusz Rike i Kacper Chodyna będą dobrymi wzmocnieniami dla Legii? Zostaw swój komentarz pod filmem i weź udział w rozmowie. Bardzo chcemy poznać Twoją opinię.